Hej, witajcie bardzo serdecznie w pierwszym inauguracyjnym odcinku podcastu, jaki będzie się pojawiał w miarę możliwości jak najczęściej na moim kanale. Moim dzisiejszym gościem będzie nikt inny jak znany dobrze wszystkim i lubiany Kamil Pająk. Porozmawiamy dzisiaj nie tylko o jego początkach w ramach kanału Gospody RPG, ale i o trudnościach, jakie mogą napotkać nowi, niedoświadczeni jeszcze gracze. Mam nadzieję, że wraz ze mną i Kamilem miło spędzicie ten czas, a mi nie pozostało nic innego jak życzyć wam miłego słuchania. Witajcie wszyscy w pierwszym odcinku o Wilku Mowa. Moim gościem dzisiaj będzie Kamil Pająk. Bardzo miło mi cię gościć. Jesteś w ogóle moim pierwszym gościem, więc można powiedzieć inicjatorem całej tej sprawy, tego podcastu. Pogadamy sobie dzisiaj o RPGach. Myślę, że to jest w sumie coś, w czym najbardziej jesteś obeznany i w czym siedzisz, że tak powiem, najbardziej, zważając też, że udzielasz się cały czas jesteś częścią integralną kanału Gospoda RPG, swoją drogą link w opisie, więc followujcie. Dokładnie. Pierwsze główne pytanie, jak się dzisiaj czujesz? Jak ci minął dzień? Przede wszystkim czołem wszystkim. Kamil, z tej strony, tak jak powiedział Akira, jestem częścią Gospody RPG. Coś tam już liznąłem tego tematu, także na pewno się dogadamy. A jak mi minął dzień? Bardzo dobrze. Pomimo miernej pogody, dzień mi minął bardzo dobrze. Tak, pogoda dzisiaj zdecydowanie nie dopisuje. Znaczy, bardziej bym powiedział, że jest za gorąco i za duszno. Bo popadało i jest para wodna. Byliście niedawno na Pyrkonie. Też swoją drogą byłem. Jak wam w ogóle minął Pyrkon? Bo to chyba była wasza pierwsza taka inicjatywa od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o takie jakieś konwenty i tak dalej. Może można powiedzieć, że druga taka inicjatywa. Pierwszą było, jak zrobiliśmy zjazd na żywo dla wszystkich naszych chętnych widzów, które było w Krakowie i udało się aż na to dobrze, jak byśmy się mieli spodziewać. A jeżeli chodzi o Pyrkon, to z takich większych rzeczywiście to był pierwszy raz. Anita i Mateusz, wiem, że już parę razy byli na Pyrkonie, także wiedzieli, z czym to się je, ale pierwszy raz, przynajmniej nasza większość, była jako ci prowadzący. Z mojej perspektywy to zjadał mnie stres. Mieliśmy parę prelekcji i mieliśmy sesję na żywo. To sesję akurat się nie przejmowałem, bo to jest przyjemność zagrać, a właśnie na tej uczcie na żywo już raz graliśmy przed widownią i było super. Tutaj też się nie zawiodłem, było mega spoko i zresztą jest filmik u nas na kanale tylko nowej sesji. Ale tymi prelekcjami, gdzie to było dla mnie coś nowego, no to troszkę stresik zjadał. Wiesz, fajnie, dopiero tak w połowie prelekcji, tak puszczało. Wiesz, fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo akurat to też było jedno z moich pytań a propos, czy według ciebie to była jakaś taka duża różnica przerzucić się z tego, że regularnie raczej nagrywacie sesję gdzieś prywatnie u siebie w domu, czy w jakimś mieszkaniu, ogólnie w pomieszczeniu, gdzie jesteście wy, wasza grupka jako znajomi, a nie jako ludzie, że tak powiem, przed tłumem ludzi dosłownie musicie to robić. Czy to był jakiś taki bardzo duży dyskomfort, jeżeli to nagrywaliście na żywo, przy tam dość pokaźnej grupce ludzi? Na pewno jest to coś całkowicie innego niż jak jesteśmy tylko w naszym gronie znajomych i jedyne, kto nas obserwuje, to jest kamera. To jest całkiem co innego. Ale tak jak wspomniałem, to nie był pierwszy raz, kiedy graliśmy przed widownią. Plus my mamy, nie w wszystkich sesjach, ale bardzo często mamy takie luźne, humorystyczne podejście. Chcemy po prostu tą sesją, tą przygodą się bawić. Kiedy trzeba zachować powagę, no to odgrywamy poważnie. Ale przeważnie staramy się jakiś tam żarcik wcisnąć, coś śmiesznego wrzucić i to jest akurat bardzo fajne w graniu przed widownią, że oni mogą z tobą że jest jakaś interakcja prowadzona pomiędzy wami. Tak, jest interakcja plus na żywo widzimy, w których momentach w naszej sesji faktycznie ludzie
no, może pękają ze śmiechu, no śmieją się, nie? Kiedy, które momenty im się najbardziej podobają i to jest... Otrzymujecie, że tak powiem, feedback na bieżąco. O, dokładnie. I to jest mega przyjemne. Mega przyjemne, że faktycznie naocznie widzisz, jak, że to się ludziom podoba i że się dobrze bawią. Czy spotkałeś się może będąc na Perkonie, gdy ktoś do ciebie podszedł i pytał o 7 czy 1? To jest taki dość znany żart gospodowy. Jestem po prostu ciekaw, czy był on często spotykany na Perkonie. Czy było 7 czy 1? Nie pamiętam. Nie powiem ci, czy z tekstem 7 czy 1 było Geppetto czy Quentin. No i parę osób odchodziło faktycznie skleić z nami pionę i zrobić sobie zdjęcie. To też było fajne. Ale 7 czy 1 było na sesji. Ktoś wypadł nam na kościach, ja 7, bo tam czy 1? Czyli tak jak mówisz, w sumie najbardziej, że tak powiem, stresującym aspektem było dla ciebie po prostu prowadzenie tego, tak powiem, bardziej wykładu, niżeli samej sesji. Tak, tak, ale też niepotrzebnie, bo ludzie zajebiście się udzielali, cały czas była konwersacja, to nie był także monolog, tylko faktycznie zadawali pytania, udzielali się i też była ta interakcja, przy czym no, prelekcja była dla mnie nowym przeżyciem i te pierwsze lody trzeba było przełamać. Bardzo się cieszę, że ci się podobało. No, tak jak mówię, też byłem na Perkonie, było super. Jedyne, co mógłbym w sumie najbardziej zarzucić tegorocznej edycji, to temperatura, bo ta ewidentnie była astronomiczna w pewnym momencie. Ja pamiętam, że było chyba 40 stopni jakoś tak spokojnie, w pewnego wieczora, nie? Nie wiem, czy widziałeś, jak Wojtek przyszedł ubrany na naszą sesję. W marynarze, ale mu spuszczył. Ja się zastanawiałem, jakim cudem on dotrwał do wejścia w ogóle. Masakra. No. Ale nie, ja to naprawdę podziwiałem akurat w tegorocznej edycji w szczególności cosplayerów, a w szczególności tych, którzy się przebierali za furasów, bo naprawdę wytrzymać 5 godzin w tym pełnym ekwipunku jeszcze w takim upale, to był wyczyn. Oj. Nie ukrywam. No jest poświęcenie. Ale w ogóle tak, kto wygrał konkurs, pewnie mu się opylało, nie? Ale też w ogóle widziałem, że teraz mieliście dość sporo sprzętu przy sobie. Czy to jakieś chyba bodajże GoPro, kamerę widziałem. Nosiliście ze sobą. Tak, nosiliście jakieś vlogi, robiliście coś tam z tym. To nie był nasz sprzęt. Nie, my nie wzięliśmy nic. Okazało się, że jeden z naszych widzów, Roth, ma ze sobą taki sprzęt i zaproponował nam, że może nam nagrać tę sesję. My nie mieliśmy zamiaru jej nagrywać. Miała być tylko na Pyrkonie na żywo, bo nie chcieliśmy też taszczyć przez pół Polski sprzętu. A że zadeklarował się, że z chęcią to zrobi i rozłożył sprzęt, no to tylko win-win. Nie, no to rzeczywiście win-win. W 40 stopniach nosić takie to nie ukrywam, byłby problem. Ale swoją drogą, skoro już byliście, też było odgrywane z tego, co widziałem, Cthulhu. Swoją drogą oglądałem. Super wam wyszła ta sesja. Dzięki. Przejdę od razu do samego faktu tworzenia postaci. Czy takie tworzenie postaci jako gracz, z twojej perspektywy, na co na przykład zwracasz uwagę i co byś, że tak powiem, powiedział takim młodym osobom, które jeszcze się w ogóle nie wciągnęły w RPG, ale coś tam próbują i myślą o tym. Na co zwracać uwagę, na co w szczególności przed sesją, co sobie powtórzyć, czy to zwracać uwagę na takie aspekty jak odtwarzanie postaci, czy na przykład stricte raczej system i tak dalej. Najlepiej chyba byłoby znaleźć balans, a pierwsze co najwygodniej zrobić, to spytać się mistrza, w ogóle dowiedzieć się, czy system będzie poważny, jaki będzie klimat tej przygody, jeżeli może to zdradzić. No bo jeżeli klimat ma być mroczny, ponury, przygrywający, no to nie będziesz sobie robić śmiesznej postaci, bo ciężko będzie się w tym odnaleźć. Jeżeli chodzi o takie początki, ja sobie skorzystałem z czegoś takiego. Nawet jeżeli to są początki odgrywania w RPG sesji papierowej, to zakładam, że większość osób, może nie wszyscy, ale większość w jakieś gry grała. W jakieś gry, jakieś te klasy, jakieś te swoje postacie wybierała.
Mi się zawsze elfy podobały w grach. Nie miałem wielu okazji zagrać. Pierwszą sesję, jaką graliśmy, to był Wiedźmin. No i chciałem zagrać elfem. To zrobiłem sobie elfa. To jeżeli chodzi o taką klasę. Jeżeli chodzi o na czym by się tu skupić, to też zależy od tego, kto co lubi. Niektóre rzeczy też wyjdą dopiero już jak parę sesji odegrasz. Ale staram się, żeby przynajmniej każda postać miała coś takiego wyróżniającego ją. Ja na przykład bardzo lubię odgrywać postacie i takie... Widać ewidentnie po wszystkich filmach. Takie, wiesz, ich charakterystyczne cechy lubię trochę wyolbrzymić, żeby się tym móc bawić. Mi to straszną frajdę daje, a no kurczę. Trzeba troszkę liznąć tego, ale na początek po prostu coś, żeby ta postać miała charakterystycznego. Czy to będzie akcent, czy to jakiś, nie wiem, przedmiot śmieszny, nieśmieszny, charakterystyczny, który wszędzie nosi i używa go w jakiś niespodziewany sposób. Coś, żeby tą postać wyróżniało od innych. Tylko też nie chodzi mi o to, żeby wyróżniało, zjadało po prostu uwagę całej grupy, bo wszyscy chcą się bawić, ale żeby no, miała coś w sobie takiego unikalnego. Znaczy to jest właśnie ten taki, myślę, kompromis, że trzeba, tak jak mówisz, dużo ingerować i rozmawiać z mistrzem gry, czy to przetworzenie postaci i tak dalej, no bo sam osobiście jako mistrz gry wiem, że co niektórzy lubią sobie na przykład sobie takie rzeczy szczególne co do postaci wyolbrzymić. Czy to właśnie w postaci jakiegoś przedmiotu, który na przykład, nie wiem, ostatnio na moim przykładzie mieliśmy sesję robioną w systemie D&D i miałem na przykład gracza, który chciał stworzyć w swojej postaci unikalny miecz. Okazało się, że ten miecz nie będzie zwykłym mieczem, tylko nie dość, że będzie zaklęty, to jeszcze coś w rodzaju miecza świetnego. No spoko, ale w D&D, w fantazji mamy nagle miecz świetlny. Ni stąd, ni zowąd. Jakiś kompromis, może ognisty miecz, jeżeli ma jakieś runy magiczne czy coś. Doszliśmy w końcu, że będzie to po prostu zaklęty, demoniczny miecz, który ma jakieś tam mocne moce, ale też za sobą niesie jakieś konsekwencje dla gracza. No, to jest rozwiązanie. Ale no właśnie tak jak mówisz, no ja myślę osobiście, że to jest taka kwestia, którą trzeba zbalansować i istotne dla mnie osobiście, jeżeli to jest ktoś nowy, to żeby chociaż trochę tego systemu znał. No w zasadzie, no, żeby wiedział, że tam jak się, na co się rzuca, jak wyglądają rzuty, jak to się ogólnie przedstawia. Żeby trochę sobie po prostu wczytał te podstaw do systemu. Tak naprawdę, no wiadomo, no są też systemy skomplikowane jak Cyberpunk Red. Jeżeli ktoś na pierwszą swoją postać wybierze Netrunnera, no to jak mu każe robić te wszystkie testy, to on się pogubi, więc i tak czy siak będzie się uczyć podczas sesji. Taka jest prawda. No, nie da się tego wszystkiego zrobić na start. Ale największa odpowiedzialność chyba leży na mistrzu gry, no bo gracze spodziewają się, że jeżeli czegoś nie będą wiedzieć, to mistrz im podpowie, wytłumaczy. No tak, ale no, jakieś podstawy, nawet i z szacunku dla czasu mistrza gry, jak i innych graczy, pasuje jakieś podstawy mieć. No chyba, że to jest pierwsza sesja, no to można po prostu przymknąć oko i faktycznie kroczek po kroczku potłumaczyć, żeby jakby zachęcić, nie, do grania bez jakichś tam angażowania dużej ilości czasu. No bo przeczytać podręcznik to też jest chwila. No prawda, w szczególności ja pamiętam przy swoim pierwszym podręczniku i to był właśnie do Cyberpunka kupowany. No jak go otworzyłem, to ja myślałem, że to będzie, wiesz, 20 stron zasad, a resztę sobie wymyśl sam. Przy czym dostałem 300 stron encyklopedii i 3/4 to sama historia. Trochę tego jest. Przy czym się zawiodłem, bo jak zacząłem czytać, to się okazało, że skoro grałem w grę, to już wszystko wiem. A, no to widzisz, to można to zachęcić, że przejść sobie grę. No tak, no to jest akurat to fajne, to jest ten fajny aspekt. A tak naprawdę, na przykład rzuty, ostatnio taki system sprawdzałem, City of Mists.
Bardzo mi się tam podoba, że to jest system, który na przykład wynagradza bardzo kreatywność gracza. Ja osobiście lubię, jak gracz konkretnie ma na myśli jakąś tworzoną przez siebie postać, jakąś konkretną postać w głowie i daje mu zawsze daje im, że tak powiem, wolną wolę. Co chcą, to zrobią. Jedyne, co ich ogranicza, to ich wyobraźnie. Ja uznaję, że to jest zawsze sesja, to jest idealny aspekt, żeby rozwijać wyobraźnię i różne kreatywne rzeczy u graczy. To jest coś, nad czym ja, kiedy mistrzuję, muszę popracować, bo jeszcze sam u siebie widzę, że mam tendencję do takich bardziej liniowych i bardzo nakierowywania graczy, gdzie ta przygoda, przynajmniej w mojej głowie, jak sobie to czy rozpisywałem, czy na spontanie wymyślam, gdzie chciałbym, żeby ta przygoda dążyła, w którym kierunku. Widzicie, to, ale to jest do dopracowania. Ja też mam podobnie. Ja w sensie należę akurat do graczy, znaczy do mistrzów, którzy po prostu nie lubią, że tak powiem, być ograniczani przez podręcznik. Bo ja to nie lubię czegoś takiego, że z góry mam narzuconą jakąś historię i dookoła tej historii sobie na przykład coś wymyślam. Raczej wolę sobie sam wymyśleć jakiś star początek, a to, co będzie się działo pomiędzy, to na spontanie podczas sesji, no bo i tak gracze tak naprawdę prowadzą sesję. Swoimi, no jest, że tak powiem, poczynaniami. To jest jedno takie podejście, no ale warto im jakąś wskazóweczkę rzucić, nie? Czy nie, tak, wiadomo, to jest zawsze takie istotniejsze rzeczy, zawsze najlepiej zaplanować, czy taki jakby się pisało pracę magisterską, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Jak to się ma, to dookoła później się coś ułoży. Najlepsza zasada jest zapisana w podręczniku do Wampira Maskarady. Najważniejsza zasada to nie ma zasad. Coś ci nie pasuje, nie było tego. No, to jest podręcznik dla ciebie, a nie ty dla podręcznika, więc... To jest akurat podręcznik, który planuję zdobyć, nie tu, więc zobaczymy. Według mnie bardzo ładnie jest ozdobiony, w sensie graficznie, ale strasznie porozrzucane są te. Właśnie słyszałem, że jest taki bardzo nieintuicyjny. Chaotyczny, nieintuicyjny, no. Skoro ale gadaliśmy, da się. Skoro już gadaliśmy, że tak powiem, o początkach, to w ogóle skąd u was powstał ten pomysł taki założenia gospodowego kanału? W sensie kanału o tematyce RPG. Czy to raczej taki, tak powiem, taki przebłysk na zasadzie ej, lubimy wszyscy RPG, to może zróbmy coś w sumie na YouTube, czy może nie? Czy coś innego za tym stało? To właśnie nie było tak, że wszyscy lubimy RPG, tylko było takie jakby no sprawdzenie, czy nam to podejdzie, nie? Po prostu dla zabawy, bez żadnego planowania, że coś w tym kierunku byśmy działali. Zagraliśmy jedną sesję, drugą sesję, i jakoś tak naturalnie to wyszło, że no kurde, skoro dobrze się przy tym bawimy i jesteśmy w stanie, no jest to trochę problematyczne, ale jesteśmy w stanie raz w miesiącu się zjechać, nie dość, że się spotkamy, że ekipa się, jak to często bywa, w naturalny sposób rozpada, bo nie ma jakby okazji, żeby się spotkać. Skoro jesteśmy w stanie to zrobić, no to kupmy kamerę i zobaczymy, co będzie. A myśleliście no, kiedyś na przykład... Inicjatorem był Mateusz, w sensie zaproponował nam to, że zobaczmy, co będzie, no i zatrybiło. Czy myśleliście na przykład kiedykolwiek o prowadzeniu czegoś na zasadzie takiej online'owej, w sensie przez rola na przykład, czy coś w tym stylu, nawet jeżeli byście się nie mogli na przykład spotkać? Jako format gospodowy? Odpada. Od początku powiedzieliśmy sobie, że... Jest masa kanałów, które prowadzą właśnie przez kamerki. My sobie powiedzieliśmy od początku, że gramy przy stole i gramy tylko na żywo. Jest to czasami problematyczne, bo na przykład dwie osoby nie mają jak przyjechać. No i trzeba kombinować, czy to z gośćmi, czy jakoś terminy szybko przesunąć. Ale no, tak sobie postanowiliśmy, że po prostu będziemy... ten taki oryginalny format stołowego, papierowego RPG-a prowadzić. A propos właśnie tych waszych, że tak powiem, spotkań, bo mówisz, że od początku już było to założenie, że będziecie robić wszystko na żywo. Tak. Okej, bardzo spoko. Często pojawia się takie pytanie a propos właśnie tego, bo też jest kilka osób, które na przykład chce zacząć albo właśnie ma pomysł na stworzenie jakiegoś kanału RPG-owego i po prostu
nagrywanie wspólnie sesji ze znajomymi i wiele razy pada pytanie o sprzęt. A mało kiedy jest to konkretnie powiedziane, czego na przykład się używa do takich sesji. Jak to w waszym przypadku wygląda? Wiesz co, marki ani modeli ci nie powiem, znaczy, bo... Nie. Chodzi mi tu raczej o takie czyste przygotowanie, czy na przykład jakieś lustrzanka porządna taka, czyli jakieś Nikon i tak dalej. Czy raczej jakieś tam, wiadomo, mikrofony takie mniejsze, no bo nie będziemy się bawić w jakieś poważne, takie studyjne, przenośne. Wiadomo, że jest to trochę problematyczne i ciężkie do zaaranżowania na takie wyjazdy, powiedzmy raz na tydzień, dwa. No, na szczęście mamy miejscówkę, gdzie możemy zostawiać sobie sprzęt i tylko wchodzimy i włączamy kamery to, i gramy. To też jest duży komfort. Duży, nawet sobie nie wyobrażasz. Na początku tak nie mieliśmy i trzeba było za każdym razem pół godziny, jak się już przyzwyczailiśmy do rozkładania, w pół godziny byliśmy w stanie się rozłożyć ze sprzętem. A jak to się zaczynało? Na początku cały sprzęt był pożyczany, czyli dwie kamery i takie, wiesz, przypinane mikrofony. No tak, to rozumiem. Takie zwykłe początek... wywiadówki, że tak jakby to ująć. Tak, w TV gry są używane, czy i tak dalej. Coś takiego. I dwie kamery, tylko że, wiesz, regularne pożyczanie nie zawsze się da, to też był problem. Kiedy chcieliśmy troszkę jakby jakość naszych nagrań podnieść, no to zdecydowaliśmy się na Patronite'a i no przez rok udało nam się uzbierać na własne kamery, na mikser, no bo mikser też jest potrzebny do tych mikrofonów. No wszystkie takie rzeczy ogólnorpegowe, jak na przykład no nie wiem, głupie kserówki trzeba kupić. Zrobić, wydrukować karty, takie rzeczy, to też na to idzie. No i potem jak wymieniliśmy już dwie kamery i mieliśmy swoje bez pożyczania, to teraz kupiliśmy już takie fajniejsze mikrofony, nie wiem jak one się nazywają, ale takie, wiesz, wiszące z góry, że ich już na nagraniu nie widać, one po prostu wyłapują. To wiem o co chodzi. To już jest taka bardziej, że tak powiem, zaawansowany sprzęt, jak już się trochę w tym wszystkim obezna człowiek. Ale... Pamiętam, to są te same, które ma Critical Role. To już widać inspirację w takim razie. Critical Role rzeczywiście jakby inspirujący kanał, który można by powiedzieć. Chyba dalej uważam, że to jest taki kanał, który to wszystko tak naprawdę zapoczątkował, jeżeli chodzi o taki boom na RPGowanie w ogóle. Nie śledziłem w tamtym momencie, kiedy to jakby się rozpędzało. No ale z tego co słyszałem, no to oni najwięcej dobrego jakby zrobili, jakby unormalizowali to, że to nie jest jakaś sekta, która siedzi w piwnicy i przyzywa demona, tylko to jest zabawa i no, tak jak w grze grasz kimś, kim nie jesteś, tak tutaj przy stole po prostu opowiadasz, co twoja wyimaginowana postać robi. To samo, tylko w życiu. Okej. Okay. A propos twojego debiutu, bo z tego co pamiętam, zadebiutowałeś na Gospodzie w sesji pierwszej, która była w sumie już taką oficjalną z wami, jaką grupą, to bodajże był Assassin's Creed Valhalla, z tego co dobrze kojarzę. A tak. Czy w sumie to było dla ciebie jakieś stresujące przeżycie wtedy? No bo tak mimo wszystko pierwszy raz siadasz w pomieszczeniu, co prawda z grupką znajomych, których znasz się nie od dziś, ale pierwszy raz stoi przed tobą obiektyw i bardzo możliwe, że nie jeden i musisz sobie przypinać a to mikrofon, a to raz coś spadnie, nie wiesz, czy coś się poruszy, czy coś przerwie. Czy było to dla ciebie stresujące? Na pewno mniej niż prelekcja, ale... Taki stresik był, bo ja nigdy przed kamerą nie występowałem, ale też było z drugiej strony bardzo interesujące. Też ze względu, że tego nigdy nie próbowałem. A tu kamera, a tu weź sobie popraw mikrofon, to rozłóżcie światła. O, jeszcze światła kupowaliśmy, zapomniałem. Także mamy takie LED-owe i takie no tak. Jeszcze jakieś inne. Nie wiem, oświetlenie, istotna rzecz. No to tutaj pomóż przy rozkładaniu ty. Podobało mi się, no był stresik przy odgrywaniu tego przed kamerą. Myślisz, jak to wyjdzie, nie? Czy się ludziom spodoba, czy się nie spodoba? Jak tobie poszło? No bo wtedy grasz
owszem, dla zabawy, no ale też chciałbyś, żeby skoro ludzie to oglądają, żeby mi się podobało. No, zawsze jest taka gdzieś z tyłu głowy myśl. Też mam takie pytanie. Pamiętam, że graliście wtedy bardzo słynne i rozpowszechnione, gdybym miał powiedzieć, to jest takie magnum opus waszego kanału, czyli Zew Cthulhu. Oczywiście słynna świąteczna sesja, debiut Vito i innych postaci. Wtedy pamiętam, w którejś sesji, to już chyba było po tych pierwszych, była taka scena i to mnie zawsze interesowało. Czy to było improwizowane, czy to nie było improwizowane? Gdzie bodajże Knut przyniósł wtedy pączki i zaczął się z wami dzielić pączkami. No my się tego nie spodziewaliśmy. Olek po prostu sobie pomyślał, że kupi pączki, żeby wiesz, tak jak postać po prostu nas poczęstować i to nie było planowane. Olek po prostu wpadł na taki pomysł. Czyli pełna improwizacja. No. Nie, bardzo fajne. Lubię takie aspekty, gdzie rzeczywiście robisz coś niespodziewanego, gdzie nawet gracze i twój mistrz gry się tego nie spodziewa. Wtedy różne śmieszne rzeczy można zrobić. O, co tam takie pytanie? Będzie ci przeszkadzało, jeżeli sobie elektrycznego papieroska? Dymka puszczę? Nie. Więc, że tak powiem, częstuj się. Nie ma problemu. Od razu, skoro już jesteśmy w tematach postaci i Vita, to zapytam się, którą uważasz ze swoich postaci, jakie grałeś do tej pory i tworzyłeś, którą uważasz za swoje takie magnum opus? Czyli taką najbardziej idealną, najświetniejszą postać, jaką udało ci się odtworzyć i zagrać. I stworzyć. Ciężko mi będzie zdecydować, ale chyba wygra Vito. To było takie pierwsze pęc. I to też wyszło spontanicznie. Dosłownie wieczór przed nagrywaniem zaczęliśmy się z Olkiem wygłupiać. On mówił jak Joel, ja mówiłem jak Vito. I było tak, że dobra, musimy to nagrać, bo te postacie są zbyt zajebiste. I wtedy po prostu dopisało się do tego statystyki, zrobiło kartę i jednak Vito. No, kiedy tylko mamy okazję i mamy w planach odgrywać tego, odgrywać Zew, no to ja już jestem gotowy. No, lubię tą postacią grać. Na drugim miejscu będzie Geppetto. Tak jak jeszcze... Świat Mroku Wampira mi się podoba. Przynajmniej moje podejście do niego, bo korzystam z tej zasady, że nie ma zasad, więc... No owszem, muszę tą maskaradę trzymać, ale... Ale moja postać jest... Więc... A czy ciężko było ci się odgrywać, że tak powiem, bo rozumiem, że jakby to są dwa różne koncepty postaci. Vito raczej jedynym, że tak powiem... problemem była sama jego postać, no i to, że musiałeś modelować głos, bo to jest chyba, myślę, jedyna taka postać, której rzeczywiście jakoś tak bardziej, i to było słychać w nagraniu, że to była taka jedyna postać, której rzeczywiście bardziej starałeś się modelować głos. Natomiast a propos Geppetta, to czy nie sprawiło ci to problemu odgrywanie takiej postaci, że tak powiem, totalnie oderwanej plus... postaci, która jakby nie było, ma dwie osobowości. Mhm. Jeszcze w Besen zmieniałem głos, jak grałem starego dziada. Pamiętam, jak wymyśliłem właśnie Geppetto i Quentina. Siedziałem na balkonie u Mateusza i Anity i czytam sobie ten podręcznik, patrzę na te postacie i jest, że o, ma chorobę psychiczną. No to pytam się, Mateusz, mogę być rozwojaźni? Możesz. Dobra. No i wymyśliłem, że po prostu będzie mi się nie w losowych, w losowych też momentach, ale z tym triggerem będzie mi się postać zmieniała. I bardzo fajnie mi się odgrywało. Odgrywa dalej tego Geppetta i Quentina, bo są jakby dwa kontrasty. Masz jednego ułożonego doktora, drugi, no to jest wariat i tak mistrz gry, Mateusz, tak jak i reszta graczy, no nie wie czego się spodziewać po mnie. A ja mogę sobie poszaleć na sesji, czyli coś, co właśnie bardzo, bardzo lubię w RPG-ach.
No to bardzo, bardzo się cieszę, że tak powiem, że ci się to przypadło do gustu. No, to, tak jak mówię, to nie jest proste zadanie odgrywać taką postać, no bo każda się od siebie różni. No, nie, prosto. Chyba, że to przyjdzie naturalnie. Ale skoro jesteśmy jeszcze przy postaciach, niedawno odgrywaliście Neuroshimę i bodajże chyba teraz wszedł u was na kanał ostatni odcinek Neuroshimy. Ze sztywnym patykiem, tak, dobrze mówię. Jako gościem. Jak w sumie ci się odgrywało? Bo to Neuroshima, mam wrażenie, taka trochę w porównaniu do tych waszych pozostałych systemów, to była taka trochę dość spora odskocznia. Neuroshima jest jednym z moich ulubionych systemów, gdyby nie zasady. O, czyli tak. Widzisz, ja akurat nie grałem, więc możesz coś akurat opowiedzieć trochę o tych zasadach. Już chyba nieraz gdzieś tam na filmikach nam się przewinął tekst, że w Neuroshimie powinno się grać z kalkulatorem, jeżeli chcesz grać według zasad. My sobie te zasady w miarę upraszczamy. Oczywiście nie chcemy obcinać podręcznika przez pół, bo wtedy by się pojawiła rzesza ludzi, że o nie, to nie ma być tak, nie, te zasady są inne. Ale troszkę je upraszczamy, żeby nam się też wygodniej grało. Ogólnie świat post-apo jest ciekawy, masz kurde mutanty, masz jakieś dziwne zwierzęta, masz rzeczy, które w ogóle nie mieszczą się w tych jakby granicach. No i taka walka o przetrwanie bez magii, tylko radzenie sobie, czyli bardzo jakby przyziemnymi sposobami musisz przeżyć coś, co wydaje się nie do przeżycia. Masz, no nie wiem, chyba procent czy 2% tylko populacji przeżyło. Nie wiesz, co się dzieje na świecie, bo jest wszystko zerwane, jest mega. Poza tym my mamy bardzo długą kampanię prywatną w Neuroshimę. I to bardzo żałujemy właśnie, że tego nie nagraliśmy, bo też tam masa ciekawych rzeczy się działo. No ale trudno. Między odgrywaniem różnych systemów mamy, tak jak ci mówiłem, jakiś miesiąc przerwy, więc na przykład ten hype po Zewie już zdąży trochę zlecieć. No tak, żeby zrobić taki, że tak powiem, reset po prostu. No, to też jest ważne. Jakiś mniej więcej, powiedzmy, tydzień przed już wiem, jaki system będziemy grali, więc jakoś się nastawiam, że tu będzie bardziej poważna sesja, tutaj mogę, tu będzie fantasy, tutaj post-apo, więc mniej więcej mogę się jakby przygotować i mogę też sobie na przykład wymyślić, co chciałbym zrobić w tym świecie, czego jeszcze nie zrobiłem. Nie wiem, jaka będzie przygoda, ale zawsze jakiś pomysł, jakiś niuans można gdzieś tam wcisnąć. A z tych wszystkich w sumie, które graliście do tej pory, bo parę ich już było, który według ciebie byłby takim idealnym systemem na start dla kogoś nowego? Taki najbardziej przyjazny po prostu. Pewnie ten, do którego byliśmy wszyscy najbardziej sceptyczni, czyli ze Cthulhu. Zasady są banalne. Potrzebne ci trzy kości. Trzy kości, może nawet dwie. Albo jedna, jeżeli się postarasz i można grać. A co uważasz właśnie o tym wampirze? Bo też mówię, że jest taki całkiem prosty, ale no jedyny minus to jest to, że właśnie jest taki nieintuicyjny, że trzeba by go dobrze, że tak powiem, przemielić. Odręcznik jest nieintuicyjny, a samo odgrywanie, samo granie w niego jest też proste. Masz pulę kości, powyżej piątki wchodzi, poniżej nie wchodzi. Masz oczka, ile musisz mieć sukcesów, masz oczka, ile masz w karcie postaci, które ci pomagają, iloma kośćmi rzucasz. Samo granie jest fajne, plus nie masz, no to jest, jeżeli chcesz się zagłębiać już jakoś dokładniej, no to jest tych zasad trochę. To głód, to zmęczenie, to letarg, to trzeba rzucać na to, czy będziesz bardziej głodny, czy tak samo głodny tego dnia. Jest tego trochę, ale samo odgrywanie nawet w podręczniku jest, że więcej, im mniej rzutów, tym lepiej. Tak to opisali. Bardziej fabułę i to, co się dzieje, ma prowadzić opis graczy, co chce zrobić. Musi być już albo jakaś
sytuacje, gdzie jest albo konflikt, albo coś, gdzie już ten rzut wypadałoby by zrobić, żeby sięgać po kości. A tak, to po prostu opisujesz, co robisz. Jeżeli to z nikim nie koliduje, no to ciśniecie przygodę dalej. No tak, no ale tak jak mówisz, bardzo fajnie, że jest to taki, wydaje się przynajmniej z tego, co słucham, być taki dość elastycznym systemem, że nie ma czegoś takiego, że jak coś się usunie, bo po prostu no, jest albo zbyt jakieś nieprzyjemne dla gracza, albo coś, to nie jest to tak, że jak to się usunie, to automatycznie ten system można wyrzucić do kosza. Bywają takie systemy, że niektórych rzeczy nie da się tak usunąć bez żadnych konsekwencji. Na przykład co? Pamiętam chociażby, że w Cyberpunku, ale to też uważam, że to była ta kwestia, mam wrażenie, graczy, jacy mi się akurat trafili. Na przykład w Redzie właśnie ktoś grał Netrunnerem. No Netrunnera ciężko jest na tyle uprościć, żeby zachować, mam wrażenie, ten fun i w ogóle ideę, chociaż i tak uważam, że Cyberpunk Red nieźle to uprościł w porównaniu do podstawowego, oryginalnego podręcznika, który coś pamiętam. Słyszałem. Netrunner miał gdzieś wtedy przeznaczone chyba ponad 20, jeżeli nie 20 stron. Przy czym w Redzie jest to jakieś 5, to i tak jest nieźle. Ale no tak jak mówię, no ja to zawsze staram jakoś przerzucić na zwykłe, proste zasady rzutowe, coś jak Cthulhu, no bo osobiście dla mnie tym Cthulhu właśnie jest taką podstawą podstaw. To jest taki jeden z tych systemów, który najlepiej mi się gra. Też teoretycznie mówi się, że takim podstawowym oryginałem, świętością nad świętościami to jest właśnie D&D. Ale w D&D jest bardzo dużo zasad. Ale tam jest właśnie bardzo dużo zasad. To jest ta kwestia. W Zewie nie musi ci się podobać świat. Po prostu skopiuj sobie nawet nie wszystkie zasady, tylko te, które ci są potrzebne do grania i zagraj tymi zasadami w inny świat. Masę razy u nas na tym, na Discordzie prowadziłem spontaniczne sesje, tutaj akurat przez kamerkę, z ludźmi od nas z Discorda i ze względu, że ja mam tendencję do zapominania zasad, to brałem te najprostsze z Zewu, a świat budowałem tak, jak mi się podobał. Skoro już o tym mowa, to zapytam się ciebie, bo też uważam, że to jest bardzo istotna kwestia, szczególnie dla takich początkujących mistrzów gry. Czy uważasz, że na przykład, jeżeli zapoznamy się z jakimś systemem, jakimkolwiek, czy to może być D&D, czy to na przykład Cthulhu, no i po prostu w tym się czujemy najlepiej. Czy widziałbyś problem, albo czy uważasz, że można tak robić bez żadnych konsekwencji, żeby na przykład przenieść ten system na jakieś różne uniwersa, powiedzmy... Zagramy sobie na systemie w Cthulhu, ale na przykład w uniwersum Mass Effecta, albo w uniwersum, nie wiem, Star Warsów. Mi się wydaje, że tak jak mówiłem, nie ma problemu. No jeżeli jest ci wygodniej, owszem, no ktoś zaprojektował ten podręcznik, żeby jakoś te zasady działały, ktoś to przetestował, ale to nikt ci przecież nie zabroni. Skoro dobrze ci się gra na... w temie Zewu, bądź jest właśnie prosty, dobry na początek, żeby się jakby rozgrzać w roli mistrza gry. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na tych zasadach grać w kosmosie. No tak, no z tego co ja osobiście widziałem, to z tego co właśnie jest mi znane, takie kanały i tak dalej, no głównie Critical Role teraz mam na myśli. W większości z tego co widziałem właśnie a propos używania systemów w innych uniwersach, takim bardzo popularnym jest właśnie D&D, bo myślę, że jest najbardziej takim prostym, logicznym i do przystosowania do wszystkiego. Tak jak myślę, niektóre są na tyle specyficzne, tak jak chociażby Cyberpunk, że ciężko byłoby to przenieść na przykład na coś, powiedzmy, fantasy. Albo może właśnie dlatego, że D&D jest takie kompleksowe i wystarczy zmienić nazwę itemu i to nie jest miecz, tylko to jest miecz właśnie, nie wiem, plazmowy. Tyle roboty i możesz tego już używać, nie wiem, w kosmosie czy w innym uniwersum. Takie te podstawowe zasady są proste i czytelne, faktycznie to intuicyjnie się w to gra. Ale masz na tyle tych podręczników i masę tych informacji, że możesz sobie podpiąć pod to cokolwiek.
No tak, no jest to na pewno bardzo taka oczko, że tak powiem, w stronę mistrza gry, że tak powiem, wszystko zależy od kreatywności. Jak ci powie, że masz rzucić dziesiątką, rzuć dziesiątką, jak setką, no to rzuć setką. Jak rzucasz setką, to setką. No. No dobrze, myślę, że już główna część programu jest za nami. Przejdziemy teraz do segmentu, w którym pytania zadają. Mogę jeszcze jedną rzecz dorzucić do tego mistrza gry? Na moim przykładzie powiem, bardzo długo się wstrzymywałem przed prowadzeniem sesji, ale to dalej dla mnie większą frajdą jest odgrywanie postaci. Jednak mistrzowanie, jeżeli masz fajny pomysł, a jeszcze lepiej fajną ekipę do grania, przy czym to gdzieś trzeba zacząć, jest wdzięczne. Jest wdzięczne i fajne, bo możesz wrzucić tam cokolwiek ci tylko przyjdzie na myśl. I to właśnie gracze muszą sobie z tym poradzić. Trzeba troszkę poczytać, troszkę się przygotować, ale jeżeli jeszcze po grze ci powiedzą, że kurde, ale ta akcja była fajna, ten pomysł, nie wiem, to zazębienie fabuły, jest to też takie jakby nagradzające. No tak, no to są zawsze te aspekty takie fajne z mistrzowania, że ktoś cię później komplementuje za coś, co wydarzyło się podczas sesji. Bo mógł na to na przykład w życiu nie pomyśleć, że coś można tak zrobić. No. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. I bardzo cieszy. W szczególności, gdy zaczynasz. Pamiętajcie, jeżeli ktoś zaczyna, bądźcie raczej tacy wyrozumiali w jego stronę. Ale jeżeli wszyscy zaczynają i chociaż trochę im się pomysł papierowych RPG spodoba, no to będzie, wydaje mi się, że to siłą rzeczy się odnajdą w tym, że kurde, wreszcie zawsze chciałem grać elfem, teraz mogłem sobie elfem, w grze nie mogłem grać na flecie, tutaj se zagrałem, a ci walczyli. No, i takie głupie wspominki, ale właśnie może czegoś takiego komuś było potrzeba, żeby dobrze się bawił. Nie, no tak. Wiadomo. Ja wychodzę z założenia, że RPG są po to, żeby bawić i każdy, że tak powiem, gra w RPG, żeby mieć po prostu fan. I tak. To jest ta główna idea po prostu RPGowania. Czy będzie miał fan w kulcie, gdzie musi poważne sprawy rozwiązywać, czy będzie miał fan, nie wiem, w D&D, jak orka zabije. Zależy od gracza, zależy od tego. Jeszcze taka ciekawostka fajna, właśnie w naszym finale pierwszego sezonu D&D. Tak wszystko Mateuszowi siadło, tak się wszystkie wątki zazębiły. I jeszcze na koniec takiego twista zrobił, czy tam bardziej taki tekścik, nie będę spoilerował, ale Anita się tak wzruszyła, że się popłakała. My napompowani, ale fajna sesja, patrzymy na Anitę, ale nie tam się wzruszyła. Ja do dzisiaj moim highlightem D&D u was to pamiętam, był ten słynny niedźwiedź, który, o ile się dobrze pamiętam, to srał złotem. Tak. Miał złote rozwolnienie. Co, że tak powiem, było ideą i w ogóle co było inspiracją do tego pomysłu, do dzisiaj nie wiem. Trzeba będzie się Mateusza spytać. No dobrze, tak więc tak jak mówiłem, główna część jest już za nami, więc przejdziemy sobie teraz do części finałowej, która będzie, że tak powiem, tradycją w każdym z odcinków i z każdym z gości, gdzie pytania do gościa będą zadawane przez widzów. Oczywiście wybrałem ciekawsze pytania, żeby nie było ich za dużo. Pierwszym pytaniem... Pytania są anonimowe, więc... Wow! A tak. Światłość. Takie aż tak dobre są. Pierwsze pytanie. Wito, będąc na Discordzie Gospody RPG, miałem okazję obserwować i brać czynny udział w sesjach spontanicznych, które prowadziłeś na kanale. Był świetnie zainwestowany czas i coś, co jednoczyło społeczność. Czy myślisz wrócić do tej konwencji? No i kiedy wreszcie będziemy mieli szansę zobaczyć na kanale sesję prowadzoną przez ciebie? Może jakiś wampir? O! Jeżeli chodzi o te sesje spontaniczne, chcę do tego wrócić, ale jakbym powiedział, że nie miałem czasu, to bym skłamał. Po prostu miałem taki jakby zjazd, nie wiem, czy to można nazwać twórczy czy nietwórczy, po prostu nie miałem ochoty prowadzić żadnych sesji.
Wrócę do tego na spokojnie. Będziemy się na Discordzie słyszeć i no i te spontane są po prostu przyjemne, bo można w 10 minut zrobić postać z trzema statystykami i jedziemy. Naprawdę niewiele trzeba. Także na to możecie liczyć. A jeżeli chodzi o sesję na kanał, tak, zagramy. Mam ją już rozpisaną i przygotowaną. Tylko od rzeczy niezależnych ode mnie, a bardzo takich jakby był bardzo zły moment, żeby tą sesję grać w niedalekiej przeszłości, ale jest napisana, gotowa, sytuacja troszkę ochłonęła i na pewno będzie. Dalej tutaj u mnie w zeszyciku leży rozpisana. I czeka tylko. Bardzo cieszę to słyszeć, że coś takiego w ogóle będzie. Jest przygotowane, w ogóle, tak. Fajnie widzieć, to też mi się bardzo podoba ten koncept, że u was nie tylko jest jeden mistrz gry, a że tak powiem, biernie się wymieniacie. I w sumie, jeżeli ty zagrasz jako mistrz gry, to chyba Knut będzie jedyną osobą, która jeszcze nie mistrzowała. Też już go męczymy o to. Jeszcze Wojtek nie prowadził. Wojtek oficjalnie tak, Wojtek chyba... Bo ale prowadzi sesję na DC. Tak, w Warhammera, tak. Bo on jest dużym, dużym fanem, Warcrafta, przepraszam. W Warcrafta, bo on jest fanem tej serii, serii gier i teraz, teraz prowadzi na tym, na Discordzie. Ale tak, no Olka będziemy jeszcze cisnąć, ja mam przygotowane, tylko na razie chcemy jeszcze zamknąć to, co już sobie zaplanowaliśmy. Czekam w kolejce, no spokojnie. No dobrze. Drugim pytaniem jest, spośród których swoich wszystkich akcji w RPG-ach, jakie do tej pory nagraliście, która wyłaniała się jako high risk, high profit, a skończyła się zaskakująco spokojnie i nudno? Czyli jej skutki były tak małe, że prawie ich nie było. High risk, high profit. Kurde. Trochę tego było, muszę sobie coś przypomnieć. Pewnie. No w Wampirze pewnie było to zabicie tej pary w hotelu, bo jeżeli Mateusz by chciał, to bardzo mógłby nam utrudnić sesję przez to. Na szczęście zakończyło się... Ja byłem najedzony, a zakończyło się spokojnie. I chyba też było właśnie w D&D, gdzie już miałem mało życia. Jeszcze strzelałem za jakimś kapitanem z mojej małej kuszy. I się na szczęście nie trafiłem w niego. Bo jakby na się obrócił, to by było po postaci. Także to, że mi nie weszło, było bardzo dobrym i spokojnym zakończeniem. No, na pewno dla współgraczy. Tak, bo oni już leżeli, jeżeli dobrze pamiętam, na ziemi. Czyli to już było po fakcie. Dobrze, cofam w takim razie wszystko, co powiedziałem przed chwilą. Nie, już byliśmy poobijani dobrze, że jakby się jeszcze tam obrócił przez moje strzelanie z kuszki małej, no to... Kuszki małej. To już by było kiepsko. Ostatnie pytanie jest dość nietypowe, bo ja osobiście się trochę uśmiałem, jak je czytałem. Mianowicie, pulpety czy majonez? Majonez. Jako ja, jako Vito pulpety. Jako Vito pulpety. Możemy też zagrać taką kartę, że pulpety z majonezem. Nic nie stoi na przeszkodzie. Przecież takie na drugi dzień, jak masz, to sobie przycinasz na pół do kromki, posmarować majonezikiem. Od razu się zapytam, bo słyszałem, że to jest całkiem gruba sprawa na gospodowym kanale discordowym. Czy majonez kielecki, czy winiary? Jaki? Jaki ten pierwszy? Kielecki. Czyli rozumiem, macie już z góry, że tak powiem... Team winiary. Wyjaśnione team winiary. Tak, czasami trolujemy się tam właśnie na Discordzie, jak chcą mnie troszkę... poddenerwować, to mi piszą, że Kielecki najlepszy. No. Niestety, moje zdanie jest takie, że Kielecki smakuje jak ocet i nawet do sałatki bym go nie dał.
Ale może komuś smakuje ocet, więc niech sobie go jedzą, nie? Ja osobiście, że tak powiem, podchodzę do, że tak powiem, za zapytania na zasadzie, co jest na przecenie i co jest tańsze, to to jest lepsze. A na majonezie nie oszczędzamy. No i szanuję, szanuję. Priorytety, zawsze, jak to mówię. No, zawsze kupuję tak z 3 słoiki muszę mieć, żeby nie latać cały czas do sklepu. Dobrze, w takim razie to niestety oznaczałoby, że podcast zmierza ku końcowi. Ja osobiście bardzo dziękuję ci, że byłeś moim dzisiejszym gościem i zarazem pierwszym gościem inauguracyjnym całego podcastu. Ja również dziękuję za zapro. Czego wam życzyć? Mam nadzieję, że gospoda będzie się dalej rozwijać, jak się rozwija i że będziecie inwestować ogólnie w jakość, coraz to lepszą i coraz to, że tak powiem, że będzie się wam to coraz ciekawiej prowadzić. No, cały czas myślimy, jak to robić, żeby wam się lepiej oglądało. Też no, wkładamy... To, co jest na... Prawda jest taka, że to, co jest na kanale, to jest tylko jakby wierzchołek góry lodowej, ile idzie roboty w to, żeby to tak wyglądało. To jest masakra. Tutaj największe propsy są do Olka, Mateusza, Anity, Wojtek dzielnie zajmuje się Discordem, wszystkie te takie mody, co tam nie jest. Szczerze mówiąc, no to najwięcej właśnie oni wszyscy robią i to jest, no, czyli chylić kapelusza, jakoś się tam czapki z głów, nie wiem. Coś się takiego mówi. Dobrze. W takim razie jeszcze raz dziękuję, że byłeś moim gościem. Czego sobie tam zażyczysz w życiu? I dziękuję, a wam wszystkim dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niedługo w następnym odcinku. Bye, bye. Trzymajcie się, narka.